Cześć. Koniec tygodnia to czas podsumowania. A skoro tydzień był krótki, to i podsumowanie będzie krótkie. Pogoda w tym tygodniu nas nie rozpieszczała. Majówka była tragiczna, w tygodniu było nie lepiej. Najlepiej to po prostu byłoby zostać w domu i przeczekać tą pogodę. No ale praca sama się nie wykona. W związku z tym trzeba było zakasać rękawy, zacisnąć zęby i pójść zrobić to, co trzeba było zrobić. W tym tygodniu miałem m.in. cięcie żywopłotów, obniżanie żywopłotu, pielęgnację zieleni w postaci aeracji trawników. Odwiedziłem ogródek, w którym pielęgnowałem trawnik w zeszłym roku i w którym zakładałem rabaty. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak ta rabata wyglądała przed moją wizytą, po mojej wizycie i jak przez ostatni rok się zmieniła. A nieco się zmieniła, jako że mamy taką porę chłodną teraz. Więc te rośliny tak no niespecjalnie jeszcze rosną. W związku z tym to, co zobaczycie, to będzie tylko to, co zdążyło już się pojawić, a nie ma tego zbyt wiele. Praktycznie można powiedzieć, że pojawiła się tylko taka ładna niebieska ułódka. Byłem również na pielęgnacji ogródka, który odwiedzam regularnie, więc będziecie mogli zobaczyć, co się działo. Poza tym tradycyjnie za chwilę wizualizacja. I przypominam Wam o zniżce, którą wspólnie z firmą Canver przygotowaliśmy dla Was. Na hasło Ogrody Maciejewski dostajecie 5% na wszystkie kamienie w 2021 roku. Mam dla Was również film. Będziecie mogli go zobaczyć w nadchodzącą środę. A przy okazji jestem ciekawy, jak spodobał Wam się ostatni film z mijającej środy. Zapraszam Was do podzielenia się swoją opinią na temat tego filmu w komentarzach na dole. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału też tutaj na dole. Do obserwowania mnie na Instagramie, do obserwowania mnie również na Pinterestie i na Facebooku. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć, pa!